Teraz o kursie masażu klasycznego, jaki zorganizowano w Przemkowie. Wszystko w ramach programu pod nazwą Dla każdego coś dobrego. W ramach darmowego kursu jego uczestnicy zaliczyli po 5 godzin teorii i zajęć praktycznych. To fragment tych ostatnich. A jak jedziemy w stronę serca, to mocno. Czyli nauczą się, jak masować zbolałe mięśnie, jak sprawić, żeby te mięśnie były zrelaksowane, jak pomóc sobie w różnych kontuzjach. Przykładowo dla sportowców jest masaż zalecany po wysiłku, żeby odkwasić organizm. Jak więc poprzez masaż pozbyć się zakwasów? Znaczy od ogłaskania, potem jest ugniatanie, rozcieranie tych mięśni, żeby ten kwas mlekowy się rozszedł po całym organizmie. Ogólna zasada zawsze w kierunku serca. Wszystko, co jest złe, idzie w kierunku serca, bo serce potem idzie to do krwi i rozchodzi się po całym organizmie, zostaje takie spalane. Na naukę masażu klasycznego zdecydowało się kilkanaście osób. Projekt ma na celu pokazać mieszkańcom Przemkowa i okolic, że są różne rodzaje aktywności fizycznej, psychicznej. To jest taki już trzeci cykl, kurs masażu. Wcześniej robiliśmy kurs jogi, kurs relaksacji. Czeka nas jeszcze kurs samoobrony dla kobiet. Projekt Dla każdego coś dobrego wsparły m.in. władze miasta, przedsiębiorstwo wodociągów, kanalizacji i ciepłownictwa i Komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. 2, 3.